przypadki są bardzo groźne, bo Norik nie miał prawa spodziewać się uderzenia, które otrzymał. Nazara chyba nikt nie zahaczył, on po prostu się ewakuował. Takie mam wrażenie. A nie, nie dostał, dostał motocykl. Bardzo nieprzyjemna sytuacja. Winnym całego zamieszania był Petr Chlupacz, którego pociągnęło. Uderzył w tylne koło Norika Bledernaa, no i Czech oczywiście jest wykluczony, ale ma to znaczenie drugorzędne, bo zależy nam przede wszystkim, żeby ze wszystkimi uczestnikami tego karambolu było ok. Nazar Parnicki też stracił sporą część tego sezonu przez złamany nadgarstek. Ukrainiec fantastycznie zaprezentował się publiczności w PGE Ekstralidze w debiucie, zdobywając 6 punktów w meczu przeciwko Apatorowi Toruń. Co Petr Chlupacz wstał i idzie do parku maszyn, to widzimy, czyli z Petrem Chlupaczem